W drewnianym domku na skraju miasta, tam gdzie się wznosi niewielki pagórek, razem z mamusią, tatą i kotem, żyła dziewczynka, czerwony kapturek. Babcia kapturka mieszkała w lesie, w starej chatynce z ogródkiem, zachorowała, więc sił nie miała, w łóżku leżała ze smutkiem. Dlatego mama woła, woła kapturka. Pójdziesz do babci z koszyczkiem, w środku są leki i smakołyki, wkładaj buciki migiem. Biegnie kapturę kleśną ścieżyną, koszyczek w dłoni trzymając, zbiera kwiatuszki, zjada poziomki, drogę przebiega mu zając. Nagle za drzewa wilk wyskakuje. Minka przymilna, wzrok srogi. Dokąd dziewczynko idziesz ścieżynką? Pewnie cię bolą już nogi. Nogi nie bolą, świat taki piękny, niosę dla babci frykasy, zachorowała i leży w łóżku, mam jabłka, miód i kiełbasy. Gdzie babcia mieszka, czy mi to powiesz? pyta podstępnie Wilczysko. Na końcu ścieżki w małej chatynce, tu za zakrętem blisko. To idź, dziewczynko, już nie przeszkadzam. Ruszam do swojej roboty. Wskoczył w zarośla i pobiegł kusem. Czy z tego będą kłopoty? Wilk już przed chatką babciną stoi i do drzwi puka układnie. Kto tam? Głos słaby z wnętrza dobiega. Kapturek. Wilk kłamie, składnie. Babcia otwiera, wilk ją pożera. Historia nie tak się toczy. Zwierz rozwarł paszcze i zemdlał. Właśnie upadł. Zamglone ma oczy. Babcia, choć kora chora, woła pomocy. Czy chce ratować wilczysko? Hop-hop, ludziska, do mnie tu biegiem. Na szczęście kapturek był blisko. Co tu się dzieje? Czemu wilk leży w wejściu do twego domu? Gdy chciał mnie pożreć, padł jak nieżywy. To babcia mówi. Trzeba mu jakoś pomóc. Babciu, kochana, on chciał cię pożreć. Nic to jest teraz w potrzebie. Biegnij do domu wezwać karetkę, a ja nakryję go pledem. Kapturek ruszył pomoc sprowadzić, babcia przy wilku zostaje. Po kilku chwilach jest już karetka, a w niej ratownik z lekarzem. Idą do wilka, już go badają, na nosze ostrożnie kładą, już jest w karetce, czuje się słabo, więc do szpitala z nim jadą. Tam go zbadali, krew mu pobrali i wkrótce mają wyniki. Pan ma białaczkę, mówią lekarze, musi pan skończyć wybryki. Wilk leży w łóżku, przyjmuje leki, już coraz lepiej się czuje. Po trzech miesiącach znowu chce biegać, śni, że po lesie wędruje. Wreszcie, w dzień piękny przyszli lekarze: Wilka badają dokładnie już jesteś zdrowy. Wracaj do lasu. No i zachowuj się ładnie. Bryka radośnie nasze wilczysko, tarza się w trawie i w piasku, potem przysiada i chwilę myśli. Idzie na łąkę przy lasku. Tam zbiera kwiatów, bukiet ogromny i rusza leśną ścieżyną do małej chatki, gdzie dnia pewnego miał pożreć babcie z dzieciną. Już do drzwi puka, futro przygładza, już wita babcie z kapturkiem. Dzięki Wam żyję, cieszę się światem, więc będę dobrym wilczurkiem. Każdemu w lesie chętnie pomogę i nie zjem nigdy nikogo. Przytulił babcie, smoknął kapturka i pobiegł. Słoneczną drogą.